Wiadomości z Małopolski. Jednym z priorytetów Zarządu Województwa Małopolskiego jest rozwój i budowa bezpiecznych sieci dróg, które ułatwią podróż mieszkańcom oraz przedsiębiorcom. Można tak powiedzieć, że tu na razie jest ściernisko, a za niedługo będzie San Francisco. Tak właśnie w przypadku kolejnego etapu obwodnicy Niepołomic też będzie do 2025 roku. Do Sylwestra planujemy, aby ta inwestycja została ukończona. Mamy przygotowany harmonogram, wykonawca gromadzi materiały, gromadzi sprzęt, mamy zabezpieczone środki. Wartość inwestycji to ponad 50 milionów złotych. To daje gwarancję, że nic nie powinno stać na przeszkodzie, aby właśnie został zachowany termin. A widzimy, że właśnie obwodnica Niepołomic jest bardzo potrzebna, nie tylko dla mieszkańców gminy, ale również przede wszystkim dla zakładów pracy, które są w strefie aktywności gospodarczej, które produkują swoje towary. Ruch tranzytowy nie będzie wjeżdżał do miasta, powstanie ścieżka rowerowa, powstanie bezpieczne pobocze, chodniki, tak aby właśnie ta droga była przewidywalna dla kierowców. Będziemy się starać wspólnie z wykonawcą tak realizować to przedsięwzięcie, aby kierowcy byli zadowoleni i widzieli, jak ta budowa rośnie w oczach. Środki na to inwestycje pochodzą z budżetu państwa, to jest około 30 milionów złotych, z budżetu województwa małopolskiego, z budżetu gminy Niepołomice. Dzięki współpracy tych jednostek tą inwestycję możemy zrealizować. I tu należy podziękować panu marszałkowi Łukaszowi i spółce, który bardzo wspiera inwestycje infrastrukturalne w gminie Niepołomice, ale i nie tylko, w całej Małopolsce. Dzięki aktywności zarządu województwa możemy cieszyć się z rozpoczęcia właśnie inwestycji takich jak ta tutaj w Niepołomicach. Niepołomicka strefa inwestycyjna to 12 tysięcy miejsc pracy. Szacujemy, że około pomiędzy 7 a 8 tysięcy z tych osób to mieszkańcy gminy Niepołomice. To przede wszystkim oni codziennie dojeżdżają do swojego miejsca pracy. Ta inwestycja przede wszystkim ma im umożliwić lepszy dojazd do strefy w lepszym standardzie, w sposób bardziej płynny poprzez zakładaną budowę 5 rond. Ta zakładana modernizacja ma sprawić, żeby ten ruch odbywał się w sposób płynny, bezpieczny, po dobrej jakości drogach, poprzez budowę chodników, budowę ścieżek rowerowych. To też jest jakby ukłon w stronę tych osób, które niekoniecznie dojeżdżają do pracy samochodem. To też jest duża szansa na wyprowadzenie ruchu samochodowego, jeżeli chodzi o samochody osobowe i też niektóre samochody ciężarowe, które wciąż się zapędzają do centrum Niepołomic, aby po prostu bezpośrednio do Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej kierować się poprzez ten system dróg, które będą wyremontowane. Łączna długość obwodnicy Niepołomic wyniesie około 5 km. Cały koszt inwestycji to prawie 55 milionów złotych. Thank you.